sponsorem programu są Militaria.pl. Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale WarNews.pl, a dziś moim i Państwa gościem nasz redakcyjny kolega, porucznik rezerwy Krzysztof Szymański. Witam Cię serdecznie, Krzysztof. Dzień dobry Mateuszu. Tak, już porucznik, dziękuję za akcentowanie, pełnego stopnia, bo do podporucznika też się zwracamy pełnym stopniem. Porucznik, tak, jestem od 16 czy od 14 kwietnia pełnym porucznikiem, prawdziwym porucznikiem i tutaj chciałbym podziękować za tak udaną akcję awansową administracji, czyli WCR-owi, CWCR-owi, no po prawie 4 latach od pierwszego wniosku udało się. Sukces. Krzysztof, to jeszcze raz od nas, od kolegów, po prostu gratulacje. Krzysztof, ale teraz przejdziemy na tematy bardzo poważne, na temat, nad którym dyskutuje się w całej Polsce, temat, który zbulwersował opinię publiczną, a mianowicie śmierć, morderstwo polskiego żołnierza na granicy z Białorusią. Krzysztof, ja z wielką ciekawością czytam zawsze Twoje nitki, zachęcam Państwa do oczywiście polubienia tego materiału, ale także odwiedzenia mediów społecznościowych Krzyśka, do których link znajdziecie w tym materiale poniżej. Krzysztof, co my wiemy na ten temat? Bo zamieszanie polityczne wokół tego mnie po prostu bulwersuje. Co możemy dzisiaj, w sobotę, na chłodno powiedzieć? Co tam się wydarzyło? Kto popełnił błędy? I jak to wszystko wyglądało? Mateusz, przede wszystkim dziękuję za to, że tam zareklamowałeś moje nitki. Moje komentarze to są komentarze bardziej emocjonalne, mimo że jestem oficerem rezerwy, czy tak naprawdę cywilem, ale jestem bardzo mocno związany z armią, nie tylko rodzinnie, gdzieś tam mam korzenie, mój ojciec był oficerem rezerwy, już oficerem był zawodowym przez 30 lat, mam dużo w rodzinie zawodowych żołnierzy, byłych i obecnych i mam masę przyjaciół poprzez swoją działalność, no poniekąd biznesową oczywiście, jak i też działalność teraz jako członek zarządu jednego z klubów strzeleckich. I bardzo mnie to zabolało i boli mnie, znaczy zabolała mnie ta śmierć, a wcześniej napad na żołnierza Wojska Polskiego na granicy. Nie jest to pierwszy napad, jak wiemy, ale pierwszy tak naprawdę z takim skutkiem, jeszcze ze skutkiem śmiertelnym. I to mnie bardzo zabolało, a na to się nakłada jeszcze problem polityczny, o którym wspomniałeś. Przez ponad 30 dni, chyba 6 maja był ten napad, tak? No tam było tak troszeczkę chyba na początek, to mówili przełom kwietnia i maja, takie też to nie, było. Nie, bo teraz dwie rzeczy. Właśnie nie chciałbym pomieszać. Napad na żołnierza, który zmarł. Przepraszam, tak, oczywiście, ja? to był maj, tak. Zatrzymanie żołnierzy było na przełomie kwietnia i maja. Bandytów. Nie, marca i kwietnia. To było 29 kwietnia. Chciałbym to połączyć, ale lepiej się odnieść do tego wydarzenia z zamordowaniem przez bandytów polskiego żołnierza pilnującego nie tylko granice Polski, ale też granice Unii Europejskiej. Co jest też ważne, dlatego że nie mamy żadnego wsparcia z Unii Europejskiej w temacie zabezpieczeń granic. A jeżeli mówimy o bezpieczeństwie i tu o tym szczególnym wypadku, bo mówimy o pchnięciu nożem żołnierza. Na patyku był żołnierz, znaczy na drągu był zamontowany, mamy zdjęcie. Straż Graniczna opublikowała te zdjęcie. Nie był to wymysł inżynierów, lekarzy i architektów z kraju Maghrebu, ewentualnie ze Środkowego Wschodu, czy też matek z dziećmi. To wykonali bandyci. A narzędzie do tego... Trzeba podkreślić, nam na przykład osobiście wysyłali wiadomości żołnierze, którzy mówią, że to nie jest nic nowego, a często tego typu noże, dzidy, to one są często fekaliami nawet wysmarowane. Tak, też z tego się... Właśnie przez ten mój kontakt de facto biznesowy z armią, z żołnierzami, mam od nich na bieżąco informacje.
Tak, te fekalia powtarzają się już od wielu tygodni. Dostawałem zdjęcia kulek łożyskowych wystrzeliwanych z proc. To nie jest broń oficjalnie, ponieważ jest poniżej 17 dżuli, tylko otrzymanie postrzału z takiej kulki łożyskowej, to jest, może być śmiertelne. W głowę, w oko, w twarz ogólnie, czy nawet w rękę, czy w korpus. I tu właśnie jedną rzecz chciałbym zaanonsować, pokazać i zwrócić uwagę cywilom, a też wyższym przełożonym. Zrobić im zarzut. Panowie, generałowie, pułkownicy z MON-u, z inspektoratu wsparcia, z dowolnie z których jednostek, biur i tak dalej. Ja tu użyję bardzo brzydkiego słowa. Jesteście tak zwano dupogrzałkami fotelowymi. Wiecie, co się dzieje na granicy, ale nie podejmujecie żadnych konkretnych decyzji. Bardzo ważna oczywiście jest wymiana nowych butów do munduru galowego, nowy wzór koszuli, czy chodzenie w koszulce polo do munduru polowego. No to jest bardzo ważna rzecz, naprawdę, dla tych właśnie dupogrzałków biurowych, gdzie powinni ćwiczyć tai chi, gdzie ćwiczą tai chi na pewno przy białej taktyce, a nie reagują na naprawdę najbardziej wręcz podstawowe problemy żołnierzy. A mówię tu o ochronie osobistej. Akcja Szpej teraz jest. Wow, teraz. A co robili panowie generałowie przez ostatnie 2 lata? Grzali swoje dupy na fotelach. I nieważne, jaki był minister, Błaszczak, Macierewicz, czy obecny Kosiniak-Kamysz. To oni się zmieniają, ministrowie, politycy, a panowie na stołkach grzeją je. Nic nie robią. To jest gangrena w siłach zbrojnych. Bo jaki problem jest po pierwszym, trzecim, 15 ataku na żołnierza Wojska Polskiego, jest zakupić kamizelki zintegrowane z wkładami miękkimi. Jaki problem? Umysłowy. Krzysiek, przecież dyskutowaliśmy jakiś czas temu, jeszcze za okresu ministra Błaszczaka, wstawiali oficjalne zdjęcia na profile MON-u. I doskonale widzieliśmy, jak te żołnierze, którzy de facto powinni wyglądać na tych zdjęciach, nazwę je w cudzysłowie propagandowymi, powinni być dobrze wyposażeni, a obserwowaliśmy tam sprzęt rodem z lat 90. Tak, albo wydają żołnierzom na patrol kamizelkę bez wkładu. Bo co? Bo zniszczą, to niech zniszczą, już mówiliśmy o tym. Niech zniszczą, bo po to jest wkład balistyczny. Ma być używany, a nie kamizelka niedopasowana, źle założona. Dobrze, że przynajmniej teraz na kanale Flagout była instrukcja. Ludzie, po 12 latach używania kamizelek zintegrowanych, człowiek, pułkownik w stanie spoczynku zrobił instrukcję dla armii. Co robili ci panowie z jakich inspektoratów, instytutów? Powtarzam, grzali dupę na stołkach. Sorry, jestem zbulwersowany, ale no... Jestem. Tak? Ilu ma żołnierzy jeszcze zginąć, aby ktoś tam poszedł po rozum do głowy? Jaki problem jest zakupić moje kamizelki? Wiesz, Mateusz, ile kosztuje w detalu, w sklepie, kamizelka zintegrowana z miękką balistyką? Wyprowadź mnie z błędu, bo gdy byłem na tych targach bezpieczeństwa niedawnych, które odbyły się w Kielcach, nie będę wskazywał firmy, ale chłopaki wskazali mi pewien absurd. W momencie, gdy przetarg monowski obiewał na kwotę 12 czy 13 tysięcy złotych za kamizelkę kuloodporną, ona na rynku takim prywatnym kosztuje 7-8. I często są wybierane produkty, które daleko nie szukać, nie spełniają nawet norm zabezpieczenia przed rosyjską amunicją. Wiesz co, tak, może mówisz o amunicji, tak, mówię tu o amunicji, czy o twardej balistyce. Tak jest. A nawet o miękkiej balistyce. Ja zaraz pokażę gadżet, tak? To jest gadżet. To jest moja kamizelka zintegrowana. No to jaki jest koszt takiej, powiedzmy, idziesz teraz i kupujesz? Kamizelka zintegrowana z ochroną od karku, krtani, na ramienników, aż po pachwiny, z miękką balistyką, odporną na postrzał z broni pistoletowej, tam do kalibru
0,43 cala Magnum, czyli standardowe 9 mm parabellum z 15 metrów zatrzymuje. W sklepie, w detalu, kamizelka z balistyką 6330 zł. Zaraz ją pokażę. 6300. A to jest taka ciekawostka. Jestem oficerem rezerwy, który bardzo często jest wzywany na ćwiczenia rezerwy. Ostatnio byłem w listopadzie zeszłego roku. 5 dni w nowej jednostce na nowym etacie. Nauczyłem się zero o tym etacie. To już mówiliśmy o tym. A zgadnijcie Państwo, zgadnij Mateusz, ile kosztuje MON jeden dzień ćwiczeń żołnierza rezerwy? Nie będę strzelał. 5000 zł. Tu mam prośbę serdeczną do szefa mojego WCR-u i zarazem dziękuję mu za takie miłe wręczenie nominacji na kolejny stopień oficerski. Panie pułkowniku, proszę mnie nie wzywać na ćwiczenia rezerwy. Proszę te środki przeznaczyć na zakup kamizelek dla żołnierzy. No Krzysiek, ale ja tu wejdę trochę inaczej. Doskonale wiemy, że od 30 lat. W tym wojsku jest jedna zasada. Lepiej wygląda stanąć przed kamerami jednej, drugiej, trzeciej stacji i pokazać FA-50, nowy czołg, Abramsika, niż część tych środków mądrze wykorzystać w wyposażenie indywidualne żołnierza. Miało się to zmienić, przecież słyszeliśmy deklarację, a wygląda to nadal jak wygląda. Mateusz, tylko że to mówią politycy, pokazują się politycy, a pod nimi 2, 3, 4 szczeble, to jest kadra. Tak powiedziałem, czyli dupogrzejniki foteli. Im to wisi. Gdzie był dowódca pierwszej brygady, pierwszej warszawskiej brygady pancernej, jak to się nazywa, przepraszam, muszę spojrzeć, generał brygady Artur Kozłowski. Panie generale, gdzie pan był i co pan zrobił? Pan i pana ludzi, pana zastępca, szef sztabu brygady, dowódcy batalionów. Jak dostawali rozkazy, że żołnierze są dźgani, czy wydaliście im balistykę miękką? Czy ktoś pomyślał, że trzeba ją zakupić, zamówić w WOG-u, gdzieś tam? Chyba nie. Ale Krzysiek, to schodząc niżej, jak ja dostaję powiedzmy dziennie 2-3 maile od żołnierzy, to tam już nie problem w górnolotnej balistyce, tam jest problem z latarkami, z takim sprzętem, który pozwalałby komfortowo pełnić służbę tym żołnierzom na granicy. Tak, bo fajnie pokazać jest kontener socjalny, czy kupić PlayStation dla dobrowolców, tak, niż kupić za te parę tysięcy złotych parę latarek. Nie każdy żołnierz na pasku, który chodzi, tak, pojechał tam, musi mieć latarkę. To jest wymienne. To jest ten gadżet. Gadżet, czyli kamizelka, zintegrowana, moja. Tak? Kompletna. Kompletna. Proszę. Z tym, że ona już ma twardą balistykę, oprócz miękkiej. Dodatkowo do tego jest ochrona, tak zwany najajecznik, a czyli pachwin. A jak to wygląda? Już pokazuję. Jak to jest w wojsku, pokazuję i objaśniam. Proszę. Miękka, można dźgać dowoli. Strzelaj z 15 metrów. Dlaczego, panie generale, zwracam się do pana generała Kozłowskiego, dowódcy pierwszej warszawskiej brygady pancernej. Dlaczego pana żołnierze nie mają takiego sprzętu na granicy? Krzysztof, no to pytanie, co mają dzisiaj ci żołnierze? Co mieli? No bo teraz to się dowiadujemy. Zmodernizowane Lubawki, Mateusz. Na czym polegała modernizacja Lubawek? Już to właśnie kanał Fragout, Królik na tym kanale wyśmiewał. Modernizacja Lubawek, czyli piórnika Stachowiaka, z czarnych lamówek na oliwkowe. To mają. Dostają kamizelki w dwóch rozmiarach, albo za małe, albo za duże. Bez wkładów, żadnych, bo zepsują i zgubią. To panie generale teraz, panowie pułkownicy, też z MON-u, z samego ministerstwa, z inspektoratu wsparcia, gdybyście wydali, kupili, załatwili, jest takie fajne słowo wojskowe, jak się pyta podwładny, co ma zrobić, jak czegoś nie ma, to przełożone mówi naru, zawodowi wiedzą,
Co to znaczy? Jakie to słowo? Dlaczego właśnie nie naru tych rzeczy? Ale za to mają moje piękne koszulki polo letnie. I ładnie to wygląda w Warszawie na defiladzie 15. Na tle abramsików, innych, nie wiem, krabów, rosomaków i tak dalej. Krzysiek, sorry, ale jest... To jest emocjonalne podejście moje. Ale takie podejście panuje obecnie w Wojsku Polskim i doskonale teraz wiemy, tym bardziej po tym, bo nie jest wielką tajemnicą, że żołnierze chociażby o zatrzymaniu swoich kolegów wiedzieli i to krążyło w wojsku jeszcze zanim gdzieś pojawiło się w mediach i to nie jest wielką tajemnicą. Tak, ja się dowiedziałem o tym po paru dniach bodajże, dlatego że jak powiedziałem, z punktu widzenia mojego biznesu, też może nie mojego biznesu, mojego syna, mam kontakt z żołnierzami, także żołnierzami pierwszej Warszawskiej Brygady Pancernej, jak i innymi żołnierzami z innych pododdziałów, z innych jednostek. I to otrzymałem od nich informacje i też rzucone było hasło, czy się dołączę do zrzutki naprawnika. Co mnie walnęło. Ja mówię, ale jak to? Przecież powinien być prawnik wojskowy. Nie. Nikt z jednostki, z wyższych przełożonych, nikt się nawet nie zająknął, że to on, nie wiem, wyśle, nie wiem, cokolwiek, nie wiem, jak się nazywa w tym momencie w wojsku, aby przydzielić prawnika wojskowego z urzędu. Ci żołnierze wykonywali rozkazy. Powinni dostać z urzędu właśnie na podstawie rozkazu obrońcę. Zostali olani. Krzysiek, ale mówisz o służbie, a często pojawia się w opinii publicznej w tych dyskusjach kwestia misji, jaką oni tam wykonują, misji szkoleniowej. Jak to wpływa też na żołnierzy i na możliwość samoobrony? Misja szkoleniowa, ewentualnie oddelegowani do Straży Granicznej, tak? No absurd dla mnie. Dla mnie absurd. No ale wiesz co, mnie osobiście jako cywila zastanawia jedno. Mamy wschodnią granicę, de facto za jej zabezpieczenie odpowiada obecnie Straż Graniczna, a mamy... Nie obecnie, Mateusz, cały czas. Cały czas, tak. Ustawowo odpowiada Straż Graniczna. Tak, tylko wiesz co, z jednej strony słyszę tak, mamy Straż Graniczną, mamy policję, o której pewnie też trochę powiemy, bo zamieszanie z posiadaniem broni też wczoraj zostało wywołane. Dwa, mamy tu nagle informacje o Brygadzie Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego, mamy WOT. Czy my tam nie mamy takiego skupiska, po prostu rzućmy co mamy, byle to jakoś wyglądało? Jest to tak, rzućmy co mamy i pokażmy to w mediach i będzie sobie za słowo zajebiście, bo pokażemy, jak to fajnie działamy, tak? Tak na początku całej akcji na granicy, rzućmy żołnierzy, a namioty, a śpiwory, a kontenery socjalne. Ups, ktoś zapomniał, synapsy nie zadziałały i te synapsy nie działają cały czas, mimo dwóch lat, to ludzie... Jak mówię, też z paroma innymi kolegami całkowicie oddzielnie. Robiliśmy podczas pierwszej zimy słynną akcję kawa dla żołnierza. Aby mogli żołnierze w zimie na tym pasku, tak, pić gorącą kawę. Wysyłałem osobiście prawie pół tony kawy żołnierzom, indywidualnie, do rąk własnych, młynko-zaparzacze. Nawet tego nie mieli, żeby spokojnie sobie zagrzać kawę i się napić przy silnych mrozach. Gdzie jest logistyka? Logistyka ładnie wygląda. A co z racjami? Bo to też się pojawia, Krzysiek, często. Racje żywnościowe. Tak. Sorry, no to jest dla mnie przeżycie emocjonalne. Zginął młody człowiek, który służył od grudnia zeszłego roku. Niecałe pół roku. Zginął. Był źle wyposażony. Kto za to odpowiada? Jego przełożeni. Kto tam wysłał, są słynne zdjęcia, jak ratownik medyczny go ratuje i karetka przyjeżdża. Jaka jest możliwość, jaka byłaby możliwość wtedy, żeby ta karetka została zaatakowana koktajlem Mołotowa, przepraszam, tak jak samochody Straży Granicznej. Kto na to wpadł, taki pomysł? Sorry, jaki dureń. Przecież tam jest normalna wojna, hybrydowa, ale wojna.
No, ale Krzysiek, tylko z jednej strony ja bym jeszcze w całej tej sytuacji wrócił, cofnął się 2 lata wstecz, bo doskonale pamiętamy, jaka nagonka na tych funkcjonariuszy była w mediach. Pamiętamy słowa, które padły, i ja uważam, że te słowa wśród tych polityków, celebrytów powinny być nadal piętnowane. Mamy nagłą zmianę wajchy. Jak ci żołnierze mają się czuć? Z jednej strony 2 lata temu nazywani od nazistów Tak, bandytów, od nazistów. bandytów, Tak. po ludzi, którzy przerzucają ciężarne kobiety Tak, przez drut kobiety. kolczasty, Właśnie. nagle jest zmiana, musi być kubeł zimnej wody. Jak zwykle dochodzimy do momentu mądry Polak po szkodzie, szykujmy ustawy na kolanie, które mają być na poniedziałek przygotowane. Jak ci żołnierze mają się czuć? Ja z jednej strony rozumiem żołnierzy, którzy, no tak, fajnie, użyję broni i podzielę los moich 2 kolegów i na mnie będzie zrzutka, tak? Tak, więc to Mateusz, jakiś czas temu, właśnie niedawno przed długim weekendem, rozmawiałem z żołnierzami z jednostek, która stacjonuje po wschodniej stronie Wisły, tak określmy. I tam rzucił hasło jeden z oficerów, nie młodych, tak, parogwiazdkowy oficer. Panowie, to może pójdźmy na Warszawę. Panowie, może pójdźmy na Warszawę. Tylko kogo odwiedzimy? Wiejską? Urm? A może MON? Jak już pan Kosiniak-Kamysz ma spakowany plecak ucieczkowy, to tam wystarczy tylko ugotować jajka na twardo, wrzucić i pan minister może wykorzystać ten plecak ucieczkowy. Przepraszam za taką upyskliwość, zgryźliwość i de facto podburzanie, ale co mają maszacje, co mają myśleć, co mają robić żołnierze? Wajcha się zmieniła i teraz zamiast biegających po polu panów polityków, którzy teraz obecnie są u władzy, tak, z torbami Ikei, teraz oni mówią, że jest dobrze jednak. Gdzie są prawa, gdzie są przepisy? Racjonalne, pozwalające żołnierzom w świetle prawa bronić granicy, wspierać Straż Graniczną. Gdzie jest Straż Graniczna? I tu jest ważne. Teraz cofnijmy się do 29 marca, gdzie 3 żołnierzy stawia opór, bo to trzeba powiedzieć, stawia opór bandzie bandytów. Ponad 50 bandytów, młodych byczków, nie kobiet z dziećmi, nie inwalidów, nie dziadków po 70. Tak? Ale młodych byczków, 50 młodych byczków, ponad 50, atakuje polską granicę. Żołnierze nie tylko bronią tej granicy, tak bardzo ważna rzecz. A gdzie była wtedy Straż Graniczna? Siedziała sobie spokojnie w strażnicy i I patrzyła patrzyła przez na kamerę. moje wódki. Cała akcja powstrzymania bandytów trwała ponad 15 minut. 15 minut. A kiedy się zjawia Straż Graniczna? Patro? Po pół godzinie z nagraniem. Haha, mamy filmik, bo oni strzelali, jak już tamci uciekli, wrócili na Białoruś. Pytam się, gdzie była Straż Graniczna? Dlaczego Straż Graniczna nie wsparła, natychmiast nie wsparła tych 3 żołnierzy? Krzysiek, Dlaczego to nie ja ci poinformowała? odpowiadam jedną rzecz, która się często pojawia wśród komentarzy, wśród żołnierzy. Mamy prykaz. Nie reagować za bardzo, bo damy pole do popisu białoruskiej propagandzie. Mam wrażenie, że robimy wręcz na odwrót. Pokazujemy swoją słabość i zaraz panów z lewarkami to będzie 200 w całej granicy i takich przełomów, wyrw będą robić niemal codziennie, byle tylko sprowokować. Ale już 2 dni temu Straż Graniczna powiedziała, że w ciągu jednego dnia było 400 prób przejścia przez granicę. W ciągu dnia 400, nie w ciągu tygodnia, miesiąca. No, W tam ciągu nawet się dnia. mówi, że w ciągu 2 dni około 600-700, tak, więc to jest. A teraz mówimy o użyciu siły. W samym maju oddano 700 strzałów ostrzegawczych. 700. A to znaczy, że bandyci nie reagują na to. Powiedzą, że tylko strzelamy w powietrze. Ale o tym powiedział minister spraw wewnętrznych i administracji, że
Imigranci doskonale wiedzą, już mieli tego typu informacje, że wiedzą doskonale, że mogą pozwolić sobie na więcej, bo polscy pogranicznicy nie zareagują. Tak, nawet można było wyczytać na tych forach właśnie migracyjnych, w Google'ach, że można sobie przetłumaczyć, że idź się spokojnie, bo Polacy nie strzelają, oni tylko udają i strzelają w powietrze. To ale pamiętasz ten materiał, kładą drabinę na drut kolczasty, tak. Stoi obok polski funkcjonariusz i on patrzy tylko na to. Tak. Mówią, piszą, to nie jest granica Izraela i Palestyny, to nie jest granica Syrii i Turcji, bo tam strzelają, nie pieprzą się, tak? Ładują cały magazynek i koniec, i mają spokój. A u nas? Po co żołnierzowi w takim razie wydają amunicję? Po co? Stasiemkom. A wiem dlaczego ta tasiemka jest, żeby nie zgubił amunicji, bo później trzeba się będzie rozliczyć z tego, nie? A propos, taka mała moja złośliwość, czy ci trzej żołnierze zatrzymani, skuci kajdankami, musieli się rozliczyć z łusek? Musieli pozbierać łuski? Rozliczyli się z 43 łusek? No, chyba powinni. Tylko podpowiedź dla żandarmerii, żeby też sprawdzili jakiś paragraf na nierozliczenie się z amunicji. A tak po żandarmerii, ja jeszcze byłem w SPR-ze, to za przyniesienie na kompanii szkarłatnego beretu dostawało się nagrodę od dowódcy. Nie namawiam żołnierzy, żeby ta tradycja wróciła, ale tych nagodliwców, którzy skuli żołnierzy na oczach innych żołnierzy, to wypadałoby tak nauczyć. Żeby może musieli kupić nowe berety. Krzysztof, czy uważasz, że śmierć Mateusza, polskiego żołnierza, przyniesie jakieś zmiany? Będzie on, wiem, że to może źle zabrzmi, ale symbolem w końcu pozytywnych zmian w Wojsku Polskim, czy jednak to będą znowu górnolotne słowa, a beton jak był, tak będzie. Może jeszcze będzie nawet gdzieś dolany w niektórych miejscach, żeby tego typu sytuacje się nie powtarzały albo nie wychodziły poprzez dziennikarzy na światło dzienne. Nie będzie żadnej zmiany. To widać po wystąpieniu pana ministra Kosiaka-Kamysza. Nie będzie żadnych zmian. Jak można uwierzyć, że będą zmiany, jak pan Kosiniak-Kamysz, wiedząc o tej aferze z 29 marca, po ponad miesiącu mówi, że on się szybko tym zajmie. Co on robił przez te ponad 2 miesiące? Jeżeli szybko dla niego to jest teraz, a 2 miesiące co było? Nic. No, a co z prokuratorem? Bo nie chcę wchodzić w politykę, zawsze mi do niej daleko. Nie wiem, są różne opinie na ten temat, czy tam... Bo dziennikarze wirtualnej Polski, którym daleko można, do których nie można mieć jakiegoś, powiedzmy, stosunku, że kochają poprzedni rząd, pokazali dokumenty, no że jednak chyba wszystko wskazuje, że ten prokurator o niczym też za bardzo nie wiedział. No i pytanie, bo ja miałem... Krzysiek, czy nie wiedział, ale przejął sprawę. Tak. Jeżeli w komercji, w firmie, nie wiem, w instytucji jakiejś komercyjnej przejmuję swoje obowiązki, to nie mogę powiedzieć, że nie wiedziałem, bo nie dostałem dokumentu. Przejąłem obowiązki, zająłem się tą sprawą. To po to jestem menadżerem, po to jestem zwierzchnikiem, aby zażądać, jeżeli widzę na kartce sprawa taka i taka i podpisuję się pod nią, także ją przejmuję, to od razu mówię, proszę pokazać mi dokumenty i czytam. On tego nie zrobił i to jest jego wina. I tłumaczenie się, że nie doczytał, nie czytał, to jest tłumaczenie głupiego. Ja wiem, że mógł mieć 1000 spraw. To niech podpisze 10 i się zacytuję teraz Patryka Słowika z Wirtualnej Polski, którego pozdrawiam i bardzo szanuję za jego pracę dziennikarską. I z pisma wynika jednoznacznie, dokumenty, które zostały wczoraj opublikowane, wynika, że prokurator Janeczek wyraził zgodę na nadzór, a samą sprawę sprawowali inni prokuratorzy. Więc tu mamy kolejny jakiś administracyjny bełkot także w prokuraturze wojskowej. Tak. Albo przejmuje, tak, zapoznaje się z tym i deleguje uprawnienia, ale zapoznaje się.
a nie przejąłem i oddaję. A co? To mógł, tak samo jak to było z którymś tym, z tym sędzią, chyba sędzią Tuleją, tak? Podpisał zgodę na korzystanie Pegasusa. Ale on nie wiedział, co podpisywał. Ja nie wiedziałem. Nie wiedziałem. Czytać umiemy? To przeczytaj ze zrozumieniem. Wiesz, dla mnie, Krzysiek, bulwersujące jest to, że dziennikarzy Onetu, Marcin Wyrwał, ujawnia całą tą sytuację. Po czasie, czyli gdzie tam, jeszcze wcześniej mieliśmy masę wystąpień od premiera na granicy, po ministrów, którzy się z tymi żołnierzami fotografowali, mówili, wychwalali i nagle bum, mamy coś takiego i następuje komunikacyjny bełkot, bo mam wrażenie, i to jest moja prywatna opinia, pod względem komunikacji za czasów ministra Kosiniaka-Kamysza poprawiło się. I to można było widzieć. Proste komunikaty, tak jak ja czytam często, chociażby te najprostsze, czyli o starcie myśliwców, o zagrożeniu rakietem, to się bardzo poprawiło, szapoba. Tak, i nagle... tak. Biuro prasowe MON-u działa... Biuro prasowe MON-u działało do, jeszcze do ferelnego artykułu Marcina Wyrwa, ferelnego dla Ministerstwa Obrony, moim zdaniem perfekcyjnie. Tak. I tu szapoba dla tych ludzi, bo odwalali naprawdę dobrą robotę. Tak. I teraz nagle mamy wrzutkę i artykuł Onetu i między MON-em a rządem chaos komunikacyjny kompletny. Nie byli w ogóle przygotowani na to. I to pokazuje, że chcieli to ukryć. To pokazuje, bo gdyby byli przygotowani, mówili, dobra, będziemy to jakoś tak, będziemy przygotowani, bo może to wypłynąć, przygotujmy się i tak dalej, to mieliby już teksty gotowe. A to pokazuje, że nie. Być może mogliby to ujawnić po wyborach na przykład, tak? Albo kiedyś, tak, że faktycznie prokurator się pospieszył, pan prokurator Janeczek, tak, to go wyrzuciliśmy, ale uruchomiliśmy system ochrony prawnej żołnierzy i cały na biało on, pan minister, wchodzi. Tak? A chyba coś im się posypało. Tak? Ta piramida potrzeb komunikacyjnych się rozsypała. No i podobnie mamy ze śmiercią Mateusza. Komunikacyjny chaos, pojawiają się nagle różnego rodzaju teorie w internecie dotyczące daty jego zgonu. Mamy przecież oświadczenie Wojskowego Instytutu Medycznego. No i tu też dajemy opinii publicznej możliwość tworzenia różnego używki i różnego rodzaju teorii. Tak, dokładnie. Najpierw informacja, że żołnierz jest w śmierci klinicznej. Jest transportowany chyba z Białegostoku do Warszawy, później jest, najpierw, że jest w stanie stabilnym, później, że jest transportowany z Białegostoku do Warszawy. Stan ciężki, a później śmierć kliniczna i przez de facto dwa dni nie ma żadnej informacji. I śmierć. Tylko, że to było wywołane jak Onet opublikował tą chryję, tak, z żołnierzami. Krzysiek, a jak, to jest też moje prywatne zdanie, jak ocenisz, wiem, że to jest takie ogólne hasło, ale teraz po prostu morale żołnierzy, bo ja sobie nie wyobrażam teraz, jak można komfortowo pełnić służbę w związku z tym, co się teraz wydarzyło przez ostatni tydzień. Tym bardziej służbę na wschodzie. Rozmawiałem z moim kolegą, który szkoli mnie strzelecko, jest to podoficer z jednostek mojej okolicy. Szanuję go, szkoli mnie od lat. Jest to naprawdę dobry podoficer i powiedział mi wprost: czas zrzucić mundur. No to nie jest zbyt optymistyczne, to, o czym mówisz. Mam też poprzez cały czas ten biznes, kontakt z nim, żołnierzami. I przychodzą do mnie, do tak zwanej męskiej jaskini, którzy mówią, do piwnicy majora Marudy, żeby po prostu usiąść na spokojnie i pogadać. Boją się już mówić o terenie jednostki.
co myślą. Ja wiem, że żołnierz nie jest od myślenia, żołnierz jest od wykonywania rozkazów, ale jeżeli te rozkazy są może niebłędne, ale są tak wydawane, że żołnierz nie ma jak porządnie i zgodnie z prawem ich wykonywać, to faktycznie jest znak zapytania, czy dalej służyć. No Krzysiek, ale to nie jest tak, że kadra dowódcza wpadła w tą, powiedzmy, pułapkę tego, co się działo jeszcze 2 lata temu, bo no ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co by było, gdyby rok temu, czy 2 lata temu, czy choćby nawet teraz zginął ten nielegalny migrant, to mam wrażenie, że tu większość mediów, i nie mówię o społeczeństwie, bo tutaj akurat badania i to, co się też my obserwujemy, mówi jasno, jest pewna świętość, mundur żołnierza polskiego to nadal dla Polaków jest świętość, której po prostu nie dadzą ruszyć, tak? Ale ginie migrant na granicy, to co by się wydarzyło w mediach, nazwijmy je lewicowymi, i to, co się nawet teraz, w dobie śmierci tego żołnierza, te komunikaty o tym, jak oni powinni się zachowywać i teksty typu, no zginął jeden żołnierz, a migrantów ginie 50, no to tak, przecież czytałem. Czytałem. Tacy ludzie powinni mieć po prostu zakaz wystąpień publicznych i ostrą reakcję władz. Przeczytałem to. Jeżeli bym dotwał tego gościa, to naplułbym mu w twarz. Bo on napluł żołnierzom tak samo. To jest kawał gnoja, przepraszam bardzo, to nie powiem nazwiska, żeby nie deklamować tego trutnia. Tak? Ale to jest... Czy gdyby to było rok temu, gdyby zginął rok temu, mówię nie o żołnierzu, teraz mówię na przykład o nielegalnym migrancie, to by te wszystkie właśnie mainstreamowe, nie tylko mainstreamowe, antyrządowe media po prostu zabiły słowami żołnierzy, tak, i armię. Zada aktoreczka by nie mówiła, kurwa, co tam się dzieje, tylko by chyba, nie wiem, chodziła na czarno ubrana. Tak? Krzysiek, ja parchnąłem śmiechem, gdy często sprawdzam też, bo staram się być obiektywny, chociażby profil na Twitterze słynnej grupy Granica. Do momentu ujawnienia informacji o zatrzymaniu polskich żołnierzy, potem o komunikacie o śmierci żołnierza Mateusza, wisiał przypięty od dłuższego czasu post na ich stronie informujący: nie przekazujcie migrantom Straży Granicznej, dzwońcie najpierw do nas, my tam się pojawimy. No przecież to jest kpina z przepisów zobowiązujących norm, kpina ze służb, plucie twarz żołnierzom i osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo naszej wspólnej granicy. I te osoby nadal funkcjonują. Padają słowa typu nie zapomnijmy o cierpieniu, bo przemoc jest po obu stronach granicy. No przecież to jest hańba. W zeszłym roku miałem kontakt z jednym z wolontariuszy z grupy Granica. Bardzo fajny, osobny człowiek z okolicy Lublina. Pozdrawiam go, on będzie wiedział, że to do niego mówię. On zrezygnował z bycia wolontariuszem. A zrezygnował wtedy, kiedy okazało się, że część tych ratowanych nielegalnych migrantów, informacje, gdzie oni się znajdują, dostawała grupa od wolontariusze z grupy Granica, czyli przełożeni ich, czyli koordynatorzy, dostawali informacje od FSB białoruskiego. Byli w ścisłym kontakcie z FSB białoruskim. Ja się dziwię, że nasze służby nie reagowały na to, bo to była oficjalnie podawana informacja. Bardzo ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Państwa odsyłam na media społecznościowe Krzyśka, do których link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeżeli jest oczywiście taka możliwość, zapraszam na War Newsa na Twitterze i zasubskrybowanie naszego kanału. Chcemy, by wiedza naszych prelegentów docierała do jak najszerszej grupy odbiorców. Krzysiek, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję jeszcze raz za emocje, ale to tak. Przepraszam. Sponsorem programu były
Militaria.pl